Witam bardzo serdecznie w grze R. Oselt na Automat Mamę, więc gra wydana w 1993 roku. Jest to, jak widać, strzelanina, dosyć dynamiczna, więc oczywiście napakujemy sobie piątką kredytów. Nie ma się co tutaj szczypać, tylko jak trzeba przejść całą grę, to całą grę, nie? Załadujemy sobie kredytów, ile się tylko da. Szkoda, że nie da się przytrzymać przycisku, żeby można było szybciej to naładować, ale cóż, dobra, no to zaczynamy rozgrywę, proszę Państwa. I mamy oczywiście, jak to na automaty, bardzo dynamiczną strzelaninę. To oczywiście zbiera się stężenia broni, różne, jedna lepsza, druga gorsza, ale generalnie ważne jest, żeby nie dowalić, bo wtedy no, tracimy stężenia, a to jest niezbyt dobre. Mamy jeszcze do dyspozycji jakieś tutaj bomby, które mają dość spore pole rażenia, więc będziemy na mocniejszych przeciwników to wykorzystywać. No jak to bywa w takich strzelaninach, po prostu musi być elegancko. Tak, tutaj oczywiście tutaj nie ma czegoś takiego, że stężenia się, siłę stężeń się zbiera od początku, to jest akurat dobre, dlatego mamy trochę większe szanse, więc tutaj może być stężenie maksymalne, nie wiem, chyba trzecie, może czwarte, trudno powiedzieć. Tak, zbieramy różne, o kurcze, jak mnie załatwił. Dobra, weźmiemy teraz niebieskie. Niebieski to jest taki ala laser. No nie, tak. Dowalić w takim miejscu. Okej, wyrzuciłem bombę, ale już było za późno. No, coś tutaj kiepsko ze mną. No nawet się nie zdążyłem przywitać, a już zginąłem. Dobra, muszę w takim układzie patrzeć bacznie na te kulki, które lecą, niż na cokolwiek innego, bo tak to będzie po prostu cienka sprawa. A dowalać za często to tak trochę niefajnie. Dobra, bomby zostawię na bazę, bo nie, to nie jest tutaj niebezpieczne. Dobra, B, bomba przyda się. Tego jeszcze załatwimy. No, uciekł. Teraz mamy bossa. No, kurczę, blaszka, no masz jeszcze. Tam jeszcze pociągniemy. I już jest po ptakach. Czy bomby wystarczą, żeby gościa skończyć? Nawet nie za bardzo popatrzyłem, jak on naparza, nie? Bo go załatwiłem bombami. No nic, dobra, druga misja. Lecimy do przodu. No graficznie zawsze te gry były świetnie zrobione. To trzeba przyznać. Gdzie tak do przodu mi tam uciekasz? Dobra, bierzemy wszystko, co wypadnie i nie wypadnie. Dobra, to wystarczy środkiem lecieć i nic nie zrobi. Okej. To jest pewna taktyka na to wszystko. Najważniejsze to patrzeć po prostu, aby jakaś zabłąkana kulka nie trafiła. Ten zawsze daje jakąś broń czy coś w tym stylu, ale też mamy czasem. Dobra, laser, niech będzie laser. Proszę bardzo, może się tu sprawdzi. No to wio. Dobra, tam do tamtego. No mógłbym podlecieć, żebym go jeszcze rozwalił, podejrzewam. Przy tej sile stężenia podejrzewam, żebym go załatwił bez problemu. Taki stateczek wyleciał i zginął szybko. Tak, dużo tutaj tych, kurczę, robotów jest. To jak uciekłem tym strzałą, to jest jedna wielka zagadka. Ale czasem tak mam, że udaje mi się jakoś tak właśnie dziwnie uciec. Te działa będą jeszcze strzelać, czy już nie? No na szczęście nie strzelają, czyli jest jakieś miejsce, za które się przeleci, to już są niegroźne te. Dobra. Trzeba się trochę podeprzeć, bo dobra, no nie wygląda to na jakieś za bardzo wymagające, ale trzeba uważać, żeby czasem, no muszę się pilnować, żeby nie dać się trafiać.
Więc bardziej skupiam się nie na grafice otoczenia, nie, to raczej nie mam czasu na podziwianie tego, tylko na, muszę się skupiać na lecących kulach i oczywiście na tym, co mnie może tutaj załatwić. Okej, okay, dobra, mamy jakiegoś kurde wielkiego dziada. Ach, kurczę, blaszka. Dobra, continue. Bierzemy, co mamy. Laser, niech będzie laser. Przywalimy mu bombą, żeby ten nie myślał. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, próbuję zawsze tak grać na zasadzie, jaki to jestem dobry w zręczności, ale nie jestem. No właśnie. Niby prawda się udaje, a się nie udaje. To jest właśnie tutaj w tej grze, że on bardzo szybko tracę ten, jakby to powiedzieć, tą taką chwilową nieśmiertelność, tak? Jak się straci samolot. Dobra, mamy co mamy. Lekko, nikt nie powiedział, że będzie lekko, bo w tych grach to nigdy nie jest lekko, tylko kwestia tego, żeby uciekać z trajektorii lotu pocisków i to wszystko. No to można zbijać mu, tak? No, dobrze, to jak można mu to zbijać, to ok. Tylko że... no, dość twardy był. Ok, jakąś broń lepszą może byśmy dostali. Może być zielona. Ona jest całkiem nie najgorsza. Co, dostałem dodatkowy samolocik, tak? O, ten ma... nie ma niezniszczalnych. Dobra, tutaj widzę, że jest miejsce dobre. Wystarczy tutaj stać i mi nic nie zrobią. No chyba, że zmieni położenie tego. Okej. Okay. Uf, dużo się tutaj dzieje. Widzę. Dobra. No z czasem zaczynam nabierać wprawy. Nie wiem, ile już kontynuacji straciłem, ale chyba nie za dużo. Z czasem zaczynam nabierać wprawy w uciekaniu przed tymi pociskami, ale nie zawsze się niestety udaje. Pewnie zaraz kolejna baza tutaj mi jakaś wyleci. Dobra. Tak, żeby... kurczę. Op. Dobra, nie będziemy się tutaj jakoś specjalnie z tym zachodzić. Okej, okay, to jest jakiś wielki pociąg, do... to ile mogę, to go zepsuję, tak? Tak mi się wydaje. Ups. Okej, okay, dobra, to jest, startują z tego. O, to mam dobre, tylko żebym nie dowalił. Tylko żebym nie dopierniczył. Ach, kurczę, dobra, bombkę muszę jakąś gdzieś puścić, bo mnie trochę irytują. Tutaj dość dużo bomb wylatuje. O, kurczę, jaki laser mam teraz. To chyba jest max. No, z tym czymś przetrwać. To by było super, no ale właśnie, przetrwasz. Dobra, nie wszystko da się. Ach, kurczę, mi się palce już ześlizgują. Dobra. Dawaj to zielone. Okej, okay. No nie jest tak najgorzej. No, myślałem, że będzie gorzej. Ale chyba... aha, no dopiero teraz będzie fajnie, tak? Tak myślałem. No, muszę trochę... iść tutaj bombkami. No tak, teraz będzie ciekawie. Ciekawe, jakie tu będzie sranie. Okej, okay, już wiem. Już wiem, da się temu jakoś uciec? Kurczę. Nie bardzo się daje temu jakoś uciec. Dobra. Musiałem to zrobić, bo tutaj muszę mieć... o, to kiepsko będzie teraz przy czymś takim. Aż, kurczę, blaszka. Wolałem to zielone. Bo mam przynajmniej lepszy rozsiew. Kurczę, no to jak tutaj sobie z takim czymś poradzić? Nie zdążyłem bomby puścić, niestety. Dobra, jeden padł. Może z drugim będzie łatwiej. Dobra, proszę. Uch, powiem, że co jak co, ale ci rysownicy tych baz, tego wszystkiego, mieli naprawdę niesamowitą wyobraźnię, żeby takie fajne rzeczy wyrysować. Jeśli chodzi o te maszyny wojenne, które trzeba zlikwidować, to jest po prostu majstersztyk. Trzeba by mieć taki talent. Taką wyobraźnię. Żeby tak właśnie... fajnie te rzeczy takie rysować. Dobra, bo tutaj widzę, że jest coś was za dużo. Kurczę, max jest. Max jest. O, to jest maksymalne stężenie broni. Więc
to dopiero jeśli tylko dam radę przetrwać z tym, to naprawdę mogę daleko zajść. Dobra, tutaj... No to jest to. O, taka broń to jest dobra, bo ona rozsiewa na wszystkie strony. Bomby będziemy zbierać. No i może jest szansa, że tutaj jakoś to przetrwam przy tego typu broni, tylko żeby nie rozwalić się. Żeby nie dać się załatwić. Jak trzeba, to trzeba puścić po prostu coś mocniejszego i wszystko w temacie, nie? W końcu bomby trzeba zbierać. Zobaczmy, jak laser wygląda najmocniejszy. Nie wiem, czy laser to był dobry pomysł, ten rozsiew był niezły. Laser jest o tyle dobry, że właśnie szybko mnie wykończy. Laser szybko wykańcza mnie. Niestety. Co ja się tam będę z wami użerał, kurczę, macie. No, nie na wszystko. Tak, dobra. Jest rozsiew. Rozsiew mi bardziej odpowiada. Przynajmniej nie muszę się bezpośrednio, że tak powiem, fatygować naprzód, nie? Tak jak laserem. Czyli uważam, że zielona broń chyba jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Więc będę oscylował ku zielonej. Chociaż nie zawsze się uda ją złapać. Dobra, trzeba tutaj zrobić po prostu porządek. O, to tego jeszcze nie miałem. O, to jest spoko. To jest spoko. Te rakiety są spoko. Chociaż ich wytrzymałość nie jest jakaś wielce, nie są mocarne. Dobra, chyba baza. Dobra, trochę ją tam przy... Co to jest? Okej, dobra, wszystko jasne. Zielone. No, było zielone. Teraz upowamy. O, poszła pod wodę. A, to takie rzeczy robią, tak? Okej. Dobra, trochę uszkodzimy to dziadostwo. Jeszcze jedną bombę mam, dawaj. Zatonęła? Zatonęła. State 4 Krill. Next, please. Dobre, są takie gry z kontynuacjami, można je przejść i mieć zaliczony temat. Przy okazji nagrany będzie cały gameplay z całej gry. Cóż więcej chcieć, nie? Nie zawsze się udaje przechodzić całej gry, a tutaj właśnie jest ta możliwość. Aha, bomb już nie mam, bo wytracałem wszystko. No, ale już będę miał. Dawaj zielonkę. Dawaj pana zielonkę. Ach, kurczę. Max, dobra. No na max ta czerwona też nie jest taka najgorsza. Ale wolę zielone. Jak mi się pojawi zielone... Nie, lasera to ja nie chcę. Mam gdzieś laser. A to? A to też jest niezłe. Chociaż wyniszcza to, co jest z tyłu. Też wolę wyniszczać to, co jest z przodu, bo z przodu tego więcej wyłazi. Ale twardy. A tu co znowu wylozie? Kurczę. No tak, to już było cienka sprawa. Pan zielonka, dobra. Muszę się wesprzeć, bo Hunter M, dobra, może być. Kurczę, co się tu dzieje? No to jak to przechodzić, nie? No to jest baza? Nie wygląda na bazę. Nie, dość mocarny gość był. Pół baza, powiedzmy. Aha, te da się zbić. Dobra, zielony. Żeby nie brał nie innych rzeczy. O kurczę, ile punktów. Fajnie. I to całkiem sporo. Chociaż punkty tutaj nie mają większego znaczenia w ogóle. Tutaj... Ale mnie załatwił. No nie, zdecydowanie laser jest najsłabszym ogniwem tutaj w tej grze. Aż tam. A jeszcze go nie zatukłem. Dobra, da się temu uciec, tylko że jest dość trudno. Max. Nie chciałbym tego... No już żem stracił. Już stracił. No nie.
O, tutaj to już jest naprawdę bardzo ciężko. Max, dobra. Bierzmy co mamy. Co to jest? Zaraz będziemy walczyć z budynkiem. No to wygląda. Okej. Super. Ale to chyba nie była baza. Okej, hunterów domy. Tutaj są M-ki. To M-ki to może nie. Szkurcze LeBlanc, no. No tak, bo tutaj są jeszcze wspomagacze. Okej, co to teraz? No mechy jakieś normalnie. Nie wytrzymam. Dobra, jakoś to się może uda przejść. No raczej się nie udało. Co to? Zielonkę. Dobra, bierzmy zielonkę. Wytłuczmy to, kurczę, rakietami, bo twarde to jak nie wiem co. Ale padło i to. Jak to przejść? Nie no, jest tu możliwość, podejrzewam, żeby przejść to bez nawet utraty jednego samolotu, ale to trzeba naprawdę olbrzymiej zręczności. Dobra, czekamy na zielone, ja wolę zielone, okej. Fajnie wygląda tutaj, taki efekt przestrzenny zrobili. Gra dwuwymiarowa, ale właśnie takimi rzeczami fajnie te efekty przestrzenne potrafią wychodzić. No twardzi są, kurczę, tutaj już jest naprawdę dość twardo. No na. Szybko się ginie już tutaj. Bomba się przyda. Jakby tutaj nie było kontynuacji, no wiadomo, kosztowało to pieniądze, jakby ktoś chciał kontynuować. Tak właśnie te gry były robione, właśnie żeby jak najwięcej kasy wydać. Aby jak najwięcej kasiory wydać, dlatego te gry są takie ciężkie. No ale teraz mamy emulację, to spoko, można przejść wszystko, nie wydając ani złotówki, no jedynie co to za prąd chcieliśmy wpłacić. Okej. Okay. Starajmy się nie ginąć już. No ale to takie twarde jest, że jak ja mam to rozwalić w ogóle? To tylko bomby trzeba rzucać tutaj wszędzie, no. No jeszcze najgorszą broń sobie akurat złapałem. No w niektórych sytuacjach jest niezła, no bo nawet dosyć dobrze zmiata takie właśnie szeregi. To też by było nie najgorsze, gdyby trochę inaczej. No właśnie tak. I kontynuacja kolejna. I coś mnie rozwala ciągle. Hanta. Nie, tylko nie laser. No dobra, baza. Co teraz to się będzie działo? No coś się będzie działo. Okej. Okay. Jakoś uciekamy. Jakoś tutaj śmigamy. A jeszcze zaraz, jak mi się tak przywalił. To chyba nie była baza jeszcze. Ale było coś twardego. Okej. No co taka cisza? Chyba przed burzą. Fale biją o brzeg. A, wiedziałem, że coś tu będzie się święci.
Dobra, jest pewien sposób na to. Bo to na wszystko trzeba znaleźć sposób. To nie jest tak, że nie da się tu znaleźć sposobu na to. Tak, bo to są rzeczy, które pękają po kawałku, więc można, chyba są pewne miejsca, w które można uciec, jakoś to przetrwać. Stage 7, siódmy poziom, przeważnie w grach jest 8, rzadziej jest więcej, no ale dobra, jest siódmy, a jak jest siódmy, to znaczy, że trzeba walczyć na siódmym, więc to jeszcze nie koniec. Tak, te gry trwają tyle, ile trwa przesunięcie scrollingu. Tak to jest. O, tutaj się podziało trochę. O kurde, jaki twardziel. Dobra, on to tylko zielone mam niebezpieczne jak dla mnie. I te takie, kurczę, zawsze jakaś kuleczka musi. Mała, ale musi, nie? Padł, ale kurczę, ile musiałem w niego ołowiu załadować, no. Zginę, to będę miał nowe bronie, także spokojnie. Ops. No, pociągi jakieś. Dobra. Nie, takie duże rzeczy to raczej chyba lepiej jest wysadzić bombami, bo to... Ale twarde. Jeszcze nie padł. I ma się całkiem dobrze. I ma się całkiem dobrze, kurde LeBlanc. Patrz, ile bomb już to wywaliłem. Jeszcze nie padło. Jeszcze nie padło. I jeszcze cały czas ma pełną tą. Może jego nie da się załatwić. Może to jest jeden z tych, których się nie da załatwić. Okej, został sobie tam gdzieś. Został mocno uszkodzony, ale niestety nie został zniszczony. Tyle bomb w niego poszło i nic. Ale nie wiem, czy jest sens się tutaj tak pchać na to wszystko. No, zobaczymy. Tutaj mamy kolejnego takiego. No, miałem bomby, no to czego? Po co kaman? Aż kurczę, ale jest normalnie zawrzena ta gra. Na tym poziomie to jest jakieś kuriozum. No właśnie w tych grach to tak jest. Jak się przechodzi, to się przechodzi. Pierwszych te cztery, powiedzmy, poziomy to jakoś idzie, ale potem to już jest tylko po grudzie. Max, dobra. Znów jakiś wielki samolot. A, to co było w pierwszym. Ja się, kurczę, wpakowałem jak zwykle. No patrz. Dobra, jeden poszedł, ale to chyba nie koniec rozrywki, bo jest kolejny. Ach, ciężko się. Ja pierdzielę. Chyba padnie zaraz, dobra. Uch, nie no, po prostu pot na czole. Ale da się. Tak jak widać, da się uniknąć tego wszystkiego, tych ich strzałów i tak dalej, tylko że to trzeba po prostu tylko się skupiać na tych strzałach ich, jak one lecą, nic więcej. Bo tak to nie ma szans. No jakoś da się uciec z tym pociskom.
Ale wcale to nie jest takie proste. Siódmy poziom ukończony. No taki dziwny był trochę, ale okej. Stage 8. Stage 8 to chyba wszystkie bazy naraz mnie zaatakują, na to wygląda. Nie wiem. Okaże się. To co tam widziałem na dole, to nie napawa mnie optymizmem. Dobra, zielony, zielony, dobra. Zielony jest dobry, tylko żeby utrzymać go. Olender. Czy to będzie takie proste? Nie wiem, to się okaże. O kurde, co to jest? Teraz się zacznie, kurczę, nie mów, że mnie te silniki spalą. Na szczęście nie, o! O, 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 jakiś tutaj pomagier. Aż kurczę się wpakowałem. Dobra, jeden pad. To, aha, to będzie na takiej zasadzie, że będą po kawałku. Teraz się kolejny pojawi jakiś. Będzie taki sam. No dobra, ale daję przynajmniej maksymalną broń. Mam 5 bomb, nie ma tutaj. O kurczę, co to jest? Nie wiem, nie wiem, nie chcę wiedzieć. Może lepiej w ten sposób się z nim przywitam. Dobra, i mamy kolejne. O, zielony, zielony, zielony biorę. Jeszcze jeden zielony, dobra. Chociaż to już wiem, na nic więcej się nie da. Teraz chyba środek będziemy tuć. Gdzie jeszcze jakiegoś zawodnika. Tak, wytracę wszystkie bomby na to, ale ten srał niesamowicie, więc lepiej, żeby go już nie było. Aha, dobra, to są takie tematy tutaj. Dobra, te nie są takie mocarne. Nie, nie chcę tego. Teraz się będzie chyba działo. Jakaś wielka platforma tutaj mi teraz wyłazi. A, bo już większego stężenia nie ma, tylko 5000 punktów. Okej. Nie mam żadnych bomb, nie wiem co tu się będzie działo, ale na pewno nic dobrego. Okej. Ach, kurczę, byłbym to... uciekłbym przed tym. Zostawił ten kawałek. Stwierdził, że już jest nieprzydatny. A tutaj pozostała górna część. No tak, jeszcze się podzielił. No okej, no to tutaj będziemy go... Trochę go tutaj zmęczymy bombami, chociaż te bomby na niewiele tutaj się zdały. Czy jest szansa? Jest szansa temu uciec, tylko ja... O, to było dobre. Dobra. Ta część rozbita i ostatnia chyba została, więc zaraz ją... Aha, tak się zrobi. Oj, kurczę! Czekajcie, ja tutaj gdzieś jestem w stanie być w jakimś miejscu w miarę bezpieczny. Chyba tu... Kurczę, zderzyłem się. Ale jest chyba miejsce, gdzie można być bezpieczny. Już padł? 8 cleared. Poziom 8 zrobiony. I koniec gry. Ohaha. Operation is over. Zarąbiście. Ale jeszcze nie jest tam skończone i tak dalej. I musi być reaktywowana. I teraz po prostu kto grę zrobił i tak dalej, i tak dalej. Okej, bardzo dobrze. Kto zaprogramował? No teraz będzie leciał nad oceanem z końca. Może da się to przyspieszyć jakoś, nie? Nie da się tego przyspieszyć, więc nie ma co. Gra ukończona, więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Mamę.